Sponsorem programu jest dostawca internetu 5G, operator sieci Plus. Lotniskowce to niesamowite okręty wojenne, które nie bez powodu często nazywane są pływającymi fortecami. W znaczący sposób zwiększają one zasięg lotnictwa danego kraju, a pojawiając się u wybrzeży wroga, potrafią często zakończyć wojnę, zanim się ona jeszcze rozpocznie. Gdy mówi się o lotniskowcach, na myśl przychodzi zazwyczaj marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych, która posiada największą liczbę takich okrętów. W rzeczywistości jednak aż 15 krajów posiada na wyposażeniu te pływające lotniska dla samolotów lub helikopterów, a kilka kolejnych aspiruje do ich posiadania. Lekkie konstrukcje tego typu kosztują około 500 milionów euro, a ciężkie o napędzie atomowym nawet 10 razy tyle. Sprawdźmy, które kraje świata mogą pochwalić się własnymi lotniskowcami. Lekkie konstrukcje tego typu kosztują około 500 milionów euro, a ciężkie o napędzie atomowym nawet 10 razy tyle. A teraz sprawdźmy, które kraje świata mogą pochwalić się własnymi lotniskowcami. Aż dwa lotniskowce ma do swojej dyspozycji marynarka włoska. Cavour oraz Giuseppe Garibaldi to nazwy tych okrętów. Z pokładów każdego z nich operuje kilka samolotów Harrier oraz śmigłowców Sea King. Garibaldi służy we flocie od początku lat 80. Cavour natomiast to znacznie młodsza jednostka. Po wodach pływa zaledwie kilkanaście lat. W 2009 roku przejęła ona od Garibaldiego rolę okrętu flagowego włoskiej floty. Japonia posiada cztery okręty zdolne do przenoszenia helikopterów, z czego okręty klasy Izomo to także klasyczne lotniskowce, służące za bazę dla myśliwców F-35B. To także największe okręty wojenne w japońskiej marynarce wojennej i jednocześnie jedne z najmłodszych jednostek w naszym zestawieniu. Wodowanie nastąpiło w 2013 roku. Okręty klasy Hyuga to pierwsze japońskie lotniskowce zbudowane po II wojnie światowej, które mogą służyć także jako okręty flagowe. Są zdolne do przenoszenia maksymalnie 18 helikopterów, a aktualnie służą jako dom dla maszyn SH-60K i MCH-101. Marynarka wojenna Rosji ma do swojej dyspozycji tylko jeden lotniskowiec. Jest to admirał Kuzniecow, który należy do kategorii ciężkich krążowników lotniczych. Z jego pokładu operuje do 32 samolotów, w tym bardzo nowoczesnych myśliwców Su-33 oraz kilkanaście śmigłowców produkcji Kamowa. Służbę rozpoczynał jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, a od kilku lat jest wycofany z czynnej służby i przechodzi długotrwałą modernizację. Australia dysponuje dwoma okrętami klasy Canberra dla helikopterów. To największe okręty wojenne zbudowane przez tamtejszą marynarkę wojenną i mimo że posiadają charakterystyczną rampę dla myśliwców, na ich pokładzie znajdziemy jedynie śmigłowce. Nazwa okrętu nawiązuje w oczywisty sposób do australijskiej stolicy. Atlantico to flagowy okręt brazylijskiej marynarki wojennej, który wcześniej pływał we flocie Wielkiej Brytanii jako HMS Ocean. Brazylia kupiła go w 2018 roku, a sam okręt może przewozić do 18 śmigłowców. Hiszpania ma na swoim wyposażeniu jeden lotniskowiec desantowy. Jest to Juan Carlos I, z którego operuje 12 samolotów Harrier oraz kilkanaście śmigłowców. Juan Carlos I wszedł do służby w 2010 roku i jest typem lekkiego lotniskowca. Okręt kosztował hiszpańskich podatników około 450 milionów euro. To mniej więcej tyle, ile Stadion Narodowy w Warszawie. Swoje lotniskowce mają oczywiście również Chiny. Jednym z nich jest Liaoning, okręt oparty na projekcie rosyjskiego lotniskowca admirał Kuzniecow, którego budowę rozpoczęto jeszcze w 1988 roku. Jego los blisko przez dwie dekady był niepewny, a swoją karierę w marynarce rozpoczął już pod banderą Chińskiej Republiki Ludowej w 2012 roku. Od momentu osiągnięcia gotowości operacyjnej na jego pokładzie stacjonują m.in. samoloty Shenyang J-15S. Shandong to drugi lotniskowiec w służbie chińskiej armii, ale pierwszy tego typu okręt w całości zaprojektowany i zbudowany w państwie środka. Lotniskowiec może przenosić na pokładzie ponad 50 samolotów, w tym takie maszyny jak Shenyang J-15, Chang'e Z-18 i Harbin Z-9.
Oficjalnie służbę rozpoczął w 2019 roku. Fujian to obecnie największy i najbardziej zaawansowany chiński lotniskowiec. Jego budowa rozpoczęła się w 2015 roku, a wodowanie nastąpiło w marcu 2022 roku. Zdaniem ekspertów minie jednak jeszcze wiele lat, zanim nowa jednostka trafi do służby. Fujian ma długość około 313 metrów, szerokość 76 metrów, a jego pełna wyporność to około 80 tysięcy długich ton. Według ekspertów analizujących zdjęcia satelitarne, nowy chiński lotniskowiec najprawdopodobniej posiada elektromagnetyczne katapulty, bardzo podobne do tych zamontowanych na USS Gerald R. Ford. Tajlandia nie jest może potęgą militarną, ale przywiązuje dużą wagę do swojej marynarki. Od 1997 roku służy tam lotniskowiec Hakri Naruebet, a więc lekki lotniskowiec zbudowany w Hiszpanii. Z lotniskowca tego operuje obecnie kilka samolotów typu Harrier oraz kilkanaście śmigłowców. Egipt to jedyne afrykańskie państwo dysponujące lotniskowcami. Armia tego kraju korzysta z dwóch takich jednostek: ENS Gamal Abdel Nasser oraz ENS Anwar El Sadat. Oba okręty przenoszą po 16 helikopterów. Są to rosyjskie maszyny K-52K, K-29TB i K-27P. Co ciekawe, oba okręty miały pierwotnie trafić do Rosji, ale ich producent, Francuzi, wycofał się z tej transakcji po agresji Rosji na Ukrainę. Brytyjczycy w swojej historii operowali aż 40 różnymi lotniskowcami, które wyszły już ze służby. Obecnie ten kraj dysponuje dwoma okrętami tego typu. Są to HMS Queen Elizabeth i HMS Prince of Wales. Z okrętów tych operować mogą m.in. supernowoczesne myśliwce F-35 Lightning II oraz śmigłowce Apache, Merliny czy Chinooki. HMS Queen Elizabeth w służbie znajduje się od 2017 roku. HMS Prince of Wales to drugi lotniskowiec klasy Queen Elizabeth w służbie Wielkiej Brytanii, lecz w przeciwieństwie do HMS Queen Elizabeth, ten okręt został dostosowany tylko i wyłącznie do obsługi samolotów pionowego startu i lądowania oraz śmigłowców. Na jego wyposażeniu znajdują się myśliwce F-35 Lightning II, a także helikoptery Chinooki, Apache, Merliny i Wildcat. To prawdziwy młodziak na tle pozostałych lotniskowców w tym materiale. Służy dopiero od 2019 roku. Swój atomowy lotniskowiec ma również Francja. Charles de Gaulle, bo tak nazwano ten okręt, pływa po wodach od 2001 roku, choć do służby gotowy był już w 1994. Może on dysponować nawet 40 samolotami wielozadaniowymi Dassault Rafale i Dassault Super Étendard. Na pokładzie znalazło się też miejsce dla samolotów do walki elektronicznej Grumman E2C Hawkeye oraz kilkunastu śmigłowców. Lotniskowcami dysponują też Indie. Jednym z nich jest INS Vikramaditya, potężna jednostka pozyskana od Rosjan w 1996 roku, choć do aktywnej służby okręt wszedł znacznie później. Na karku ma już blisko 40 lat. Pierwsze wodowanie miało miejsce jeszcze w 1982 roku. Vikrant to pierwszy lotniskowiec zbudowany w Indiach, który wszedł do służby w 2022 roku. Jest to 262-metrowy okręt o konwencjonalnym napędzie, na którym służy ponad 1500 osób i który przenosi do 36 jednostek latających, obejmujących śmigłowce oraz myśliwce. Zasięg lotniskowca wynosi 15 tysięcy km, a przed wrogiem bronią go pociski powietrze-ziemia typu Barak 8 oraz zestaw automatycznych działek kaliber 76 i 30 mm. Koszt jednostki szacuje się na około 3,2 miliarda dolarów. ROKS DOKTO to południowo-koreański okręt o wyporności prawie 19 tysięcy ton. O ile służy on do przenoszenia helikopterów, maksymalnie 15 sztuk, to jego pokład przystosowano także do przyjmowania samolotów pionowego startu i lądowania. Jest to zatem mocno elastyczna jednostka, która może służyć do kilku różnych celów. W służbie od 2005 roku. W 2023 roku do grona państw dysponujących lotniskowcem dołączyła Turcja wraz z okrętem desantowym TCG Anadolu, który może też operować jako lotniskowiec dla maszyn pionowego startu i lądowania. Okręt ma długość 232 metrów, a konwencjonalny napęd zapewnia mu zasięg 17 tysięcy km przy prędkości 30 km na godzinę. Uzbrojony w wyrzutnie pocisków RIM-16 oraz zestaw działek morskich,
TCG Anadolu może przenosić kilkadziesiąt dronów taktycznych, a także do 30 śmigłowców lub samolotów F-35B. Tak jak wspomniałem na początku, największą liczbą lotniskowców dysponują oczywiście Stany Zjednoczone, które mogą się pochwalić aż 20 lotniskowcami. 10 z nich to typowe ciężkie lotniskowce o napędzie atomowym typu Nimitz. Na każdym z nich można przewieźć nawet 130 samolotów i śmigłowców wielozadaniowych. Następcą okrętów klasy Nimitz mają być lotniskowce klasy Gerald R. Ford. Amerykańska armia chce mieć docelowo 10 tych nowoczesnych konstrukcji korzystających z elektromagnetycznego systemu wystrzeliwania samolotów EMALS, czyli Electromagnetic Aircraft Launch System. W aktywnej służbie znajduje się obecnie jeden taki lotniskowiec, czyli widoczny na zdjęciu USS Gerald R. Ford. W budowie znajduje się już kolejna taka jednostka i będzie to USS John F. Kennedy. Sponsorem programu był dostawca internetu 5G, operator sieci Plus.